Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, witam i dobry wieczór. Witam w kolejnym 36. odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu GameMusic.pl. Z tej strony witam was Paweł Dębowski, a z drugiej strony... Jak zawsze serdecznie kłania się w pas Mariusz Borkowski. Cześć. No, w momencie, kiedy nagrywamy ten podcast, już się zaczął grudzień. To już jest czas przygotowań oczywiście do świąt, tak, do wielkiego obżarstwa, ale też dużego podsumowania. Bo tak możemy zakulisowo już możemy powiedzieć, że już powolutku szykujemy się do wyboru naszego albumu roku i artysty roku. Wyróżniamy tych artystów i też o nich mówimy i dyskutujemy z Pawem i z naszymi gośćmi w naszych podcastach chyba przez ten cały rok, już od marca, popatrz sobie, w marcu za niedługo będziemy mieli okrągłą rocznicę, rok już nam minie, kiedy zaczęliśmy tutaj gdzie z Pawłem. Gdzie ten czas? No dosłownie, no i od teraz i od tamtego czasu możecie nas praktycznie wszędzie słuchać, zarówno jak na Spotify, Apple Podcast, na YouTube, SoundCloudzie, no i na wszystkich serwisach streamingujących muzykę. Dokładnie, tam nas możecie spotkać, tam nas możecie posłuchać. Najpewniej kiedyś posłuchacie sobie również odcinku o tym, jak znowu pewnie będziemy rozmawiać o różnego rodzaju plebiscytach, konkursach podsumowujących rok w branży gamingowej. Chyba w poprzednim odcinku, czy ileś odcinków temu, mówiliśmy bardzo krótko o The Game Awards. Czekamy również na nominacje do BAFTY. No, znaczy, generalnie dużo jest tych konkursów, tych plebiscytów na najlepsze gry, ale również przede wszystkim najlepsze soundtracki. No, jak już będziemy znali wszystkich laureatów, to no, nie omieszkamy wszystko skomentować. Nawet ale... taki mamy. Tak, tylko dokończę, dopowiem jedną rzecz. Mamy taki pomysł tutaj z redakcją i z osobami z nami współpracującymi, których serdecznie pozdrawiam, bo chłopaki i dziewczyny odwalacie kawał dobrej roboty i dziękujemy wam za to. To też dziękujemy naszym słuchaczom i osobom, które nas czytają. Dziękujemy za wasze wszystkie lajki, dislajki, komentarze i dzwoneczki. To nam pomaga jakby rozwijać ten podcast, dlatego jak zawsze tak skromnie bardzo zachęcamy do komentowania tego, co robimy dobrze, co robimy źle, bo jakby chcemy ten podcast rozwijać i nagrywać go dla was, szerzyć tą wiadomość, informacje związane z muzyką do gier i sound designem w grach wideo. No ale tak zastanawialiśmy się, że być może takie podsumowanie tego już zbliżającego się do roku, który się już kończy, no chcielibyśmy zrobić może podsumowanie z wami, może zrobimy jakiegoś takiego live'a na YouTubie, gdzie będziemy z wami rozmawiać, będziemy czytać wasze komentarze, wasze przemyślenia na temat tego roku, który album wam się podobał, który mniej bardziej, co poszło nie tak, czy to jest naprawdę dobry rok, jeżeli chodzi o dla muzyki do gier. No sądzę, że będzie wiele, wiele, wiele tematów i na pewno wcześniej się o tym dowiecie na łamach serwisu Game Music. Dokładnie, już teraz zapraszamy, już teraz szykujemy listę gości. No ale okej, nie przedłużając, bo mamy duży temat. Gruby temat. Może nie wygląda, może nie brzmi, ale jednak jest on ogromny. Ale zanim do niego dojdziemy, tradycyjnie muszę zadać to pytanie. Co u ciebie słychać? Mój drogi przyjacielu, u mnie słychać bardzo dobrze, bo ja się cieszę z tego względu, ponieważ jak wiesz, teraz z przesyłkami jest okropnie ciężko. Nie będę wymieniał po nazwach firm, dlatego ja się bardzo cieszę, że te paczki do mnie w końcu dotarły. Pozdrawiam wszystkie osoby z Discorda, które przeżywają teraz koszmar, jeżeli chodzi o zamówienia płyt z muzyką do gier wideo. Trzymam kciuki, żeby w końcu do was bezpiecznie dotarły. Dlatego po blisko 4 miesiącach nareszcie do moich rąk trafiła limitowana edycja The Legend
Legend of Zelda Skyward Sword. Ojej, jak ja się bardzo cieszę z tego wydania. To jest chyba obok, chyba jedno z moich będzie chyba ulubionych wydań limitowanych. Nawet Breath of the Wild takiego wydania nie miało. I przyznam się szczerze, że jestem mega zadowolony i za chwilę może o tym powiem, bo też dużo kompozytorów tutaj pisało muzykę i kompozytorki, które między innymi później odpowiadały za muzykę do przyszłej kontynuacji, jakby kolejnych odsłon z serii The Legend of Zelda, czyli Breath of the Wild. Ja tylko wymienię kilku. Chodzi mi o oczywiście Hajime Wakajego, Takashiego Hama, Koji Kondo, wiadomo, Mahito Yokoto, Shio Fuji, Kenta Nagata i Masato Mizuta. No i wielokrotnie wspólnie z Pawłem rozmawialiśmy na łamach naszego serwisu i także podcastu o tym, dlaczego jak dotąd Nintendo nie wypuściło ścieżki dźwiękowej z gry The Legend of Zelda Skyward Sword. No, powodów jest wiele, o czym ja między innymi i Paweł napisaliśmy w swoich artykułach o tym. Na szczęście widocznie teraz jeden z księgowych pracujących dla Nintendo uznał, że no gra dopiero teraz po 10 latach i wznowieniu na konsolę Nintendo Switch nareszcie zarobiła na siebie na tyle, że można wydać pełnoprawny soundtrack. Bardzo zachęcam, jeżeli jesteście posiadaczami konsoli Nintendo Switch, bardzo zachęcam port, nowy remaster tej gry. No i tak nakładem wytwórni fonograficznej Nippon Columbia do moich skromnych rąk trafiła limitowana edycja tego unikatowego soundtracku. I przyznam ci się szczerze, Pawle, że skłaniam się ku temu, że nawet bardzo dobrze, że Nintendo nie wypuszcza tych soundtracków. Powiem ci, wiesz co, bo Nippon Columbia odwala kawał genialnej roboty, jeżeli chodzi o jakość. Mam poprzednie kilka ich wydań, między innymi z Animal Crossing New Horizon i naprawdę oni w jak najmniejszym detalu oddają nie tylko jakość pudełka i zawartości, ale też jakby tej muzyki, jak ona jest zmiksowana i zmasterowana na nośnikach CD. Powiedziałem, dlaczego unikatowa? Ponieważ sądzę, że jest to pierwsza odsłona serii The Legend of Zelda, zresztą ja nie sądzę, ale to jest jakby potwierdzone, gdzie gracze doczekali się w końcu w pełni zorkiestrowanej ścieżki dźwiękowej i o tym rozmawialiśmy też z Pawłem w podcaście o odsłonach muzycznych do serii The Legend of Zelda. No oczywiście z nielicznymi wyjątkami, bo ścieżka dźwiękowa do gry nie jest aż w całości zorkiestrowana, ale większość takich bardzo kluczowych tematów jest, jak najbardziej. Zaś sam album przepełnione jest skocznymi, barwnymi kompozycjami, które towarzyszą nam podczas niebezpiecznych i niezliczonych przygód. Dodam jeszcze, jeżeli planujecie zakup tego wydawnictwa, to koniecznie, ale to koniecznie sięgnijcie za wydanie limitowane z pozytywką grającą motyw główny z The Legend of Zelda Skyward Sword. Ja widziałem tę pozytywkę, ja widziałem tylko na wideo. Ale wygląda pięknie i brzmi też... Cudownie. No. Tak fajnie jest wydana w każdym detalu. Mało tego, wypuściło, bo tam raczej dopiero się zaczynam interesować pozytywkami i dlatego nie uważam się za jakiegoś znawcę, ale bodajże z tego, co tam widziałem, to wyprodukowana została przez bardzo renomowaną renomowanego producenta japońskiego, który specjalizuje się w produkcji pozytywek. Mało tego, jak tak na przykład, wiesz, jak trzymasz w ręku tą pozytywkę, to kompletnie inny jest wydźwięk tej pozytywki, jak na przykład położysz na stole. Ona po prostu wtedy razem ze stołem rezonansuje i kompletnie oddaje całkiem inne brzmienie tej pozytywki. I to jest moim zdaniem bardzo unikatowy przedmiot. Warto naprawdę dopłacić tam chyba bodajże o 100 zł chyba więcej, po to, żeby mieć tą pozytywkę. Uwierzcie mi, że to będzie za kilkanaście lat bardzo wartościowy przedmiot, jeżeli planujecie kupić ze względu na jakąś tam powiedzmy inwestycję. Jeżeli nie, no to to jest moim zdaniem bezcenne wydanie, zarówno jeżeli chodzi o muzykę, jak i pozytywkę, no bo powiedzmy sobie szczerze, no w tym roku Nintendo trochę olało
olało Zeldę. No, bądźmy szczerzy. Zgadza się i dlatego każdy jakiś taki najmniejszy przedmiot jest moim zdaniem na wagę złota. Dlatego na wagę złota, tak więc serdecznie jakby zachęcam do nabycia tego wydania. Druga płyta i tutaj się też bardzo cieszę, bo długo w sumie czekałem też na te wydawnictwo, bo trzeba było czekać rok. Twórcy, wydawcy tej płyty winylowej mieli naprawdę ogromne turbulencje związane no niestety z COVID-em, bo jak wiemy fabryki teraz o wiele dłużej i powolniej pracują. Chodzi dokładnie mi o płytę The Songs of Supergiant Games 10 Anniversary Orchestra Collection, Darren Korb, aranżacja Briana LaGuardia i dyrygent Austin Vittorio. No i w minionym roku wypadła 10. rocznica działalności Supergiant Games i w związku z tą rocznicą no, przygotowano niezwykłe winylowe wydawnictwo. Płyta jest jakby owocem rocznej współpracy kompozytora Darrena Korba, Ashley Barrett oraz Austina Vittoriego. Artyści wzięli na warsztat 10 najpopularniejszych piosenek ze wszystkich czterech gier wydanych przez Supergiant Games, czyli m.in. Bastion, Transistor, Pi oraz Hydes i nagrali je z orkiestrą kameralną w słynnej gmachu studia Abbey Road. No i kiedy pod koniec minionego roku usłyszałem wydanie cyfrowe, bo wydanie cyfrowe od razu się pojawiło, no to muszę powiedzieć, że miałem mieszane odczucia po przesłuchaniu tych cyfrowych utworów. Nie wiem tak naprawdę, z czego to wynikało. No, nie umiem tego wyjaśnić. Może to, bo teraz tak patrzę z perspektywy tego, jak już przesłuchałem płytę winylową, że no jakby moje jakby rozczarowanie było bezpodstawne. Naprawdę, w swojej domowej płytotece mam kilkaset płyt winylowych. Paweł może to potwierdzić. Potwierdzam, tak właśnie jest. I muszę z pełną odpowiedzialnością naprawdę wyznać wam, że już dawno nie spotkałem się z tak dobrze wykonaną płytą winylową pod względem jakości nagrania oraz masteringu. A w skrócie, jeżeli należycie do grona fanów gier studia Supergiant Games, to bez wahania kupujcie tą płytę winylową, jeżeli jeszcze jest dostępna, bo z tego co widziałem, to na sklepie Supergiant już jest kompletnie wykupiona, ich pozostały chyba jeszcze tylko jakieś inne sklepy. No, moim zdaniem te wydanie, czyli The Songs of Supergiant Games, nagrane w Abbey Road Studios z udziałem Darrena Korba oraz Ashley Barrett, to jest cudowne podsumowanie tej 10-letniej działalności. I jest to jakość oraz nostalgia dosłownie wylewa się przy każdym odsłuchu tego wydawnictwa. Tak więc jeżeli chodzi o moje propozycje, tyle z mojej strony. I zachęcam do przesłuchania ewentualnego zakupu. Pawle, a co u ciebie się kręciło na krążku? Ja sobie zafundowałem krótką podróż w przeszłość i są ku temu dwa powody, ale już mówię dlaczego. Pierwszy album, który zachęcam do odsłuchania i przy którym ja trwałem w ostatnim tygodniu, to była muzyka z gry Chrono Cross. Powód jest najprostszy, mianowicie od pewnego czasu mówi się o tym, że pojawiają się plotki, że Square Enix zamierza wydać albo remake, albo remaster gry i również Yasunori Mitsuda został zaproszony do współpracy. Ile w tym jest prawdy? No, na tę chwilę trudno powiedzieć. Raczej dużo wskazuje na to, że te plotki się potwierdzą i doczekamy się odświeżonej wersji Chrono Crossa, co mnie akurat bardzo cieszy. Bardziej, jeśli mamy cztery, bardziej liczę na remaster niż na remake. Bo patrzę na... Okay. Ujmę tak, spojrzałem na remake... GTA? No, tak, spojrzałem na GTA i powiedziałem sobie, że jednak to jest chyba głupi pomysł. A remaster to jest raczej coś bezpiecznego, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, że jak patrzę na takie tytuły jak Final Fantasy 9 czy 7, które wyszły na współczesne konsole i zostały lekko odnowione, odświeżone,
nie wyglądają źle, nie brzmią źle, naprawdę fajnie to wyszło. No myślę, że przy przypadku Chrono Crossa no jednak postarałem się troszkę bardziej. No to jest, niektórzy traktują tę grę zdecydowanie jak świętość i byliby bardzo, ale to bardzo zawiedzeni, gdyby coś temu tytułowi się stało. Najbardziej jestem zaciekawiony tym, co zrobią w przypadku muzyki, bo tak jak mówię, chodzą ploty o tym, że zostanie ona też odświeżona, czy nawet nagrana na nowo. No nie wiem, nie wiem. Dlatego pojęcia nie mam, co przyniesie przyszłość. Na razie zostałem w przeszłości, odsłuchałem sobie znowu motywy Mitsudy, powróciła moja miłość do tej gry i tak w niej tkwiłem. A drugi tytuł, z którym zostałem w tym tygodniu, to był album z muzyką do Shenmue, który w grudniu obchodzi chyba 21-lecie, albo nawet więcej. Drugie, 99 rok. Mamy teraz 2021. Zaawansowana matematyka. No ponad 20-lecie. tak, to może powiemy. Gra jest fenomenalna i wtedy wyprzedzała swoje czasy i chyba to był taki taki malutki gwóźdź do tej trumny, bo mimo, że Shenmue było zachwycało wszystko i ale wszystkich. Gdyby nie Shenmue, to ja uważam, że nie byłoby takich produkcji jak między innymi GTA, te przynajmniej te uwspółcześnione dokładnie, nie byłoby wersje. GTA, nie byłoby Yakuzy, nie byłoby w sumie sporej liczby takich gier, gdzie masz otwartą przestrzeń i rzeczywiście realnie możesz robić w niej wszystko, co chcesz. I nie mówię tu o chodzeniu tylko po mapie, ale wiesz, wchodziłeś do sklepów, kupowałeś jakieś produkty, które realnie istniały w świecie rzeczywistym, więc to nie są jakieś produkty, które powstały stricte pod tę grę, nie, to były produkty, które naprawdę istniały, były, istniały. No po prostu żyłeś w tym świecie, żyłeś tym miastem. Co chciałem powiedzieć? Aha, mimo że gra zachwycała od samego początku i wyglądem, i muzyką, do której za chwilę przejdę, i również właśnie samym gameplayem, no to niestety była ona komercyjną klapą. Sprzedało się chyba nieco ponad 1 000 000 egzemplarzy i długo należało Sega namawiać do tego, żeby wypuścili sequel, bo mimo wszystko jedynka zakończyła się w taki sposób, że no, sequel był wręcz wymagany i myśleli, że w przypadku drugiej części coś się poprawi, no też się nie poprawiło, też okazało się komercyjną klapą, ale nadal uważam, że Shenmue to jest wybitne dzieło na Dreamcasta. Jeśli macie okazję, gra została wydana w wersji odświeżonej na Xboxa One, na PlayStation 4, chyba na PC-ta również. Moim zdaniem powinniście spróbować, powinniście w to zagrać jak najbardziej. Muzykę stworzył duet Takenobu Mitsuyoshi i Yoko Koshiro. Te persony dalej pracują w Sedze, dalej tworzą, są pod nimi kompozytorami. Natomiast jeśli chodzi o samą muzykę, przyznaję szczerze, że kiedy pierwszy raz usłyszałem o Shenmue, myślałem, że to będzie że to będzie taki film akcji trochę, wiesz o co mi chodzi, że będzie więcej dynamizmu, takiego porządnego walnięcia w bębny i tak dalej, a tutaj dostałem bardziej takie klimaty rodem z takich filmów jak, nie wiem, Dom latających sztyletów albo Przyczajny tygrysu. Ale to czekaj, mówisz o pierwszej? Czekaj. Mówię o pierwszej części. Mówię o pierwszej części. Powiem ci, że masz dziwne skojarzenie, bo mi się to bardziej kojarzy z filmami akcji, z filmami klasy B w ogóle, gdzie Jackie Chan. Jakby, może wiem, tak, może tak. Ale stare filmy z Jackie Chanem. Może tak, ale jak posłuchasz sobie samej muzyki, zawsze jest jeden motyw, który krąży mi w głowie i już o nim zdążyłem zapomnieć. Tak wygląda mój skarab. Temat główny, ja wiem. Nie tylko temat główny, to się okay. Od razu mogę powiedzieć. No jest kilka tam. No nie. Jest kilka takich motywów, które mimo wszystko pokazują skąd ta gra pochodzi, po jakim środowisku będziemy się poruszali i tak dalej. Więc
ewidentnie czuć ten bardzo dalekowschodni klimat. Nie tylko jeśli będziecie przemierzać te wszystkie uliczki, nie tylko jeśli będziecie wchodzić do tych sklepów, rozmawiać z ludźmi. Polecam japoński dubbing, naprawdę. Angielski okej, okay, wyszedł bardzo siermiężnie, japoński już zdecydowanie lepszy, no i imersja też jest lepsza. No i tak jak powtarzam, muzykę do Shenmue jak najbardziej polecam. O, już powiem, o który motyw mi chodzi, który powinniście posłuchać. Memories of Distant Days. Memories of Distant Days to jest mój ulubiony motyw, którego słucham w większej wolnej chwili albo kiedy mam troszkę gorszy dzień. To jest taka melodia, która mnie autentycznie uspokaja i pozwala mi się wczuć w rolę głównego bohatera w Shenmue. No ja wiem chyba, jaki ci utwór chodzi faktycznie. No, dokładnie. Ale jeszcze oprócz tego, Mariusz, nie wiem czy wiesz, ale Spotify podsumowuje twój rok. O nie, lepiej żeby nie podsumował, bo tam nic nie zobaczy. Tam nic nie zobaczysz. Ja sobie zrobiłem... Bo ja nie mam konta na Spotify, to nie tego czasu. To jest kłamstwo, to jest duże kłamstwo z swojej strony, ja to doskonale wiem. Ja sobie zrobiłem takie... Czekaj, ja nie mam konta na Spotify, tylko konto Game Music i podcast Game Music, bo ja na przykład swojego konta na Spotify nie mam. Skandal. Nie mam nawet abonamentu ze Spotify. Och, well, no trudno. Ja mam konto na Spotify'u, przerzucam tam również swoje podcasty, bo wcześniej słuchałem je gdzie indziej. Już wolę mieć to w zasadzie wszystko w jednym miejscu, ale whatever. Tak jak mówię, Spotify podsumowuje wasz muzyczny rok i wychodzi mi z tego, że do moich ulubionych utworów, które słuchałem najczęściej, no, do których najczęściej ja wracałem... Okej, okay, dobra. Na miejscu pierwszym jest Ichibanka od Shonan Okaze i Yasutaka Nakata, czyli jeden z motywów Yakuza Like a Dragon. Według Spotify przesłuchałem ten motyw 364 razy w ciągu roku. Słuchajcie, drodzy czytelnicy, drogie słuchaczki, drodzy widzowie, ja mam taką propozycję. Ja otworzę stronę, specjalną zbiórkę na Pawła, gdzie przygotujemy specjalny taki t-shirt. Nie jestem fanboyem, słuchałem tylko Yakuza ileś tam tysięcy razy. Tak więc zbiórkę na tą koszulkę znajdziecie pod wpisem na YouTubie. Boże, dziękuję bardzo za wszelkie składki. Jacy ci ludzie są straszni. Drugi motyw, druga melodia, która ze mną została, której często słuchałem, to jest zespołu Uplift Spice. To jest taki japoński popowy zespół. Motyw nazywa się Omega Rytm. Znalazłem ten utwór bardzo przypadkowo. Nie wiem, wyskoczył mi po prostu gdzieś na YouTubie jako animacja, coś w tym rodzaju. No ja uznałem, że okej, dobra, zobaczę, co to za animacja. I pierwsze co usłyszałem, to jest oczywiście ten utwór. Jakoś wrył mi się w pamięć i uznałem, że jest naprawdę fajny i warto dać mu szansę. Na trzecim miejscu, Mariusz, na trzecim miejscu jest oczywiście Two Dragons z Yakuza Zero. No, czyli motyw... Będziesz w ogóle mnie nie zaskoczyłeś. Motyw bitewny pojawiający się na samym końcu gry. To jest w dużym skrócie. Posłuchajcie sobie Two Dragons, zrozumiecie dlaczego bardzo często do tego utworu wracałem. Na czwartym miejscu jest utwór zespołu Alejandros i nazywa się Arpeggio. Jest to motyw główny z gry Judgment, z pierwszej części. Nadal szukam, czy na Spotify, czy gdzieś w serwisach streamingowych jest motyw z Lost Judgment gdzieś przygrywany. Możliwe, że jest, tylko ja nie potrafię szukać, tak też może być. A na piątym miejscu, i to może zaskoczenie lekkie, jest to Life Will Change z gry Persona 5. Zwłaszcza polecam wersję instrumentalną. No tu się zgodzisz, że tu akurat nie przesadzam. Persona 5 to jest... Proszę.
To jest... Szanowny kolego, oczywiście, że się zgadzam i bardzo popieram. Persona 5 jak najbardziej rozumiem. Persona 5, nasz album roku, jak najbardziej polecamy posłuchać. O Jezus, zagadaliśmy się strasznie, jeśli chodzi o nasze polecajki tradycyjne. Ale musimy teraz wrócić do poważnej sprawy, mianowicie jak sami widzieliście, tematem głównym dzisiejszej rozmowy będzie ogólnopojęta cisza w grach. Mariusz, zacznę może w ten sposób. Jesteśmy mimo wszystko graczami... Czy cisza w... przepraszam, że ci wydę słowo. To znaczy cisza w grach, czy w każdej grze musi grać muzyka? Dokładnie. Tak? Dokładnie. Przepraszam, mam jakiś straszny zasunięte gardło. Mariusz, muszę zacząć mój monolog tak naprawdę w taki sposób, ale zadam ci na końcu samo pytanie, na które, no cóż, będziesz musiał odpowiedzieć. Słuchaj, jesteśmy, no my mimo wszystko graczami starszej daty. Mamy te ponad 30 lat na karku, swoje widzieliśmy, swoje przeżyliśmy, swoje ograliśmy. Nasza przygoda z grami zaczęła się z konsolami 8-bitowymi, później były 16-bitowe. Jasna sprawa. To, co łączyło te wszystkie gry, było to, że muzyka w nich, soundtrack grał w kółko. Cały czas, kiedy grałeś, leciała w nich w kółko jakaś muzyka. Cały czas. Niezależnie od tego, czy poszedłeś na jedną, drugą, 15 planszę, cały czas ta muzyka ci towarzyszyła, cały czas ci przygrywała. No cóż, może zwracaliśmy na to uwagę, może nie zwracaliśmy, no, naprawdę trudno mi to powiedzieć. Ja akurat na przykład grając w Contrę czy Mario byłem szczęśliwy, że mogłem słuchać naprawdę fajnych kawałków i byłem z tego powodu szczęśliwy. Widziałem, że ten trend kontynuował, kontynuował przez kolejne lata, kolejne generacje konsol. Również ponownie wychodziły kolejne gry. Muzyka do nich cały czas przygrywała nam w uszach, cały czas atakowała tak naprawdę nasze uszy. Ale teraz, jak tak patrzę, no cóż, już weszliśmy tak naprawdę w drugą dekadę XXI wieku. Gry się zmieniają, rozwijają, ulepszają, ale również pod kątem, myślę, muzycznym. Mianowicie zauważyłem taką rzecz, że chyba coraz więcej gier, coraz więcej twórców gier tak naprawdę zauważa, że w ich tytułach nie zawsze na pierwszym planie musi wybijać się muzyka. Powiem to może jeszcze inaczej. Ale to mnie teraz trochę zaskoczyło. To już mówię, o co chodzi. Chodzi mi o coś takiego, że wcześniej muzyka była traktowana w taki sposób, że ona była przez wszystkich twórców gier, ale przez większość, może w ten sposób, była bardziej traktowana jako coś, co ma po prostu przygrywać w tle i po prostu wypełniać nam miło czas. Dzisiaj muzyka jest traktowana zdecydowanie inaczej. Można powiedzieć, że dzisiaj muzyka jest elementem, jednym z głównych elementów narracyjnych gier. To znaczy, że jeśli słyszymy muzykę, ona naprawdę bierze udział w opowiadanej historii. I drugą rzecz przy okazji, którą zauważyłem, to to, że chyba, wydaje mi się, tu akurat będę miał, Mariusz, do ciebie tę sprawę, ale to za chwilkę, chyba wydaje mi się, że kompozytorzy, twórcy gier coraz bardziej widzą, że w grach istotna może być również cisza. Czyli nie dźwięki, które nas bombardują cały czas, które bombardują nasze uszy, ale czasami trzeba się wyciszyć. Czasami trzeba sprowadzić muzykę do rzeczywiście melodii, która gdzieś przygrywa w tle, ale jednocześnie stanowi ten główny element narracyjny, game designerski, nie tylko. Ale tak jak mówię, nie jest to coś głośnego, nie jest to coś nagłego, to jest raczej coś, co po prostu, w bardzo delikatny sposób daje nam znać, że
Ta muzyka jest, ta muzyka istnieje, ale jest ona zdecydowanie bardziej cicha, bardziej stonowana. I wydaje mi się, że jest ich takiego podejścia do tworzenia muzyki jest coraz więcej i coraz więcej kompozytorów się do tego przychyla. Ale to akurat, Mariusz, do ciebie może takie pytanie zadam. Czy ty może zauważyłeś tą, no nazwijmy to może, nie wiem, czy mogę to nazwać ewolucję, raczej zmianę w podejściu do ciszy w grach? Że zauważyłeś, że na początku rzeczywiście przegrywały te mocne melodie cały czas w kółko na okrągło i niszczyły wręcz nasze uszy, a im dalej w las, im dłużej czekaliśmy, to ta cisza nabierała coraz to większego znaczenia. A czy, wiesz co, ja bym się do końca nie zgodził z tym, że deweloperzy czy kompozytorzy coraz bardziej zwracają uwagę na to, żeby grać ciszą. Ja wręcz uważam, że jest odwrotnie. I pamiętajmy jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy, bo ty, czekaj, bo ja sobie, cisza w grach, czy w każdej grze musi grać muzyka? No i teraz pytanie, czy, nie wiem, mam odpowiedzieć, jakby taką kontrę zrobić wobec tego, co ty powiedziałeś, czy trzeba byłoby powiedzieć naszym słuchaczom i widzom, czy w każdej grze musi grać muzyka? No ja uważam, że nie w każdej grze nie musi grać muzyka, ale niestety patrząc też na jakiś taki trend, gdzie tej muzyki jest trochę, coraz jest więcej niż na przykład byłaby potrzebna, ale trzeba o bardzo jednej ważnej rzeczy też tutaj powiedzieć. Wszystko i wyłącznie zależy o jakim gatunku gier, o grach mówimy, tak? Bo jeżeli mówimy o grach, jakby tak nazwijmy to z pierwszej perspektywy, ktoś tam powiedział, że nie za bardzo się powinno mówić o szczelankach, tak? Jeżeli mówimy akcji, o takich grach pokroju, grach akcji pokroju, nie wiem, Call of Duty czy Battlefield, no to czy ta muzyka jest tak aż bardzo nam potrzebna? Wiesz, i tam jest dużo tej muzyki. Ja to wielokrotnie podkreślałem, jak mamy do czynienia z grą akcji, gdzie dużo się dzieje przede wszystkim na ekranie, ja na tę muzykę w ogóle nie zwracam uwagi. Ona może być jakakolwiek, ja naprawdę nie zwracam uwagi, bo no, nie mam jak się na niej skupić. Mhm. Ale tak jak ja mówię, cały czas wracamy do tego, bo to jest uzależnione od gatunku. Bo sądzę, że takim najlepszym przykładem jest tak zwany The Walking Simulator, tak? Czyli gry, gdzie z pierwszej perspektywy idziemy, poruszamy się po jakimś, nie wiem, miejscach, pomieszczeniach, czy to jest miasto, czy to są zamknięte jakieś budynki, nie wiem. Można tutaj rzucić przykładami pokroju Firewatch, Somy, Everybody Go to Rapture, gdzie na przykład, nie wiem, w Firewatch to mamy otwarte przestrzenie, bo to wszystko się dzieje w lesie, no i ta muzyka tylko nam pojawia się w momencie, kiedy jest potrzebna, tak? Czyli cały ten ambient, czyli otoczenia, czyli dźwięki, które do nas dochodzą, czyli te naturalne dźwięki jakiegoś tam, powiedzmy, wiatru albo dźwięki, które my wydajemy poprzez poruszanie się, czy dźwięki jakichś zwierząt, i można byłoby tutaj naprawdę wymieniać, to tak, to sądzę, że tutaj idealnie cisza gra, a wręcz jest nawet wskazane, żeby ta cisza była, a muzyka tylko pojawia, jako narrator pojawiała się w tych bardzo ważnych jakichś tam miejscach w grze, które są potrzebne. I tak samo bym powiedział o Everybody Go to Rapture z genialną muzyką Jessica Curry, gdzie też muzyka pojawia się w bardzo ważnych momentach fabularnych. Soma, no to wiemy, że to jest horror, to tym bardziej. Dead Space jest też bardzo dobrym przykładem, gdzie sound design ogromną rolę tam odgrywa. I sound design i muzyka.
one bardzo dobrze współigrają ze sobą. Zresztą nasza koleżanka Iza Besztocha, którą serdecznie pozdrawiamy, ogromna fanka Jasona Grace'a, kompozytora, który był odpowiedzialny za muzykę, napisała między innymi o tym artykuł, do którego was odsyłamy na stronę gamemusic.pl. I one, to jest chyba jeden z nielicznych przykładów, które znam, gdzie naprawdę tam jest naprawdę dobrze to synchronizowane. Tak samo na przykład opcja izolacja. Kurczę, no to już jest w ogóle mistrzostwo, tak? Bo napięcie, dźwięki, no bo musimy, dźwięki jakby otoczenia tego radaru, który pokazuje ci, tego sensoru, który ci pokazuje, gdzie obcy jest, tak? No sam ten dźwięk jest takim ambientem, jakby takim dźwiękiem, który no, żaden inny utwór nie mógłby w stanie zastąpić tego zbliżającej się grozy, tak? I naprawdę jest kilka produkcji, o których myślę, że dzisiaj jeszcze będziemy rozmawiać, ale jakby odpowiadając na twoje pytanie, ja bym się nie zgodził, znaczy to mi w sumie nie było pytania, ale ja bym się do końca nie zgodził z tym, że coraz więcej produkcji ma, jest, nie wiem, dobrze zbalansowane pod kątem sound designu i muzyki. Ja bym powiedział, że jest coraz mniej takich produkcji, ale tak jak powiedziałem, to wszystko i wyłącznie zależy, o jakim gatunku mówimy. Znaczy, Ja ci jeszcze tylko szybko dodam. Ja na przykład bym chciał, żeby na przykład w japońskich RPG-ach było troszeczkę mniej muzyki. I byłbym ciekawy takiego eksperymentu. Jakby było mniej muzyki, że wiesz, idziesz w jakieś są połacie, są ogromne przestrzenie i zawsze ci gdzieś tam przygrywa ta muzyka. Chyba jeden z takich nielicznych dobrych przykładów, ja nie wiem, czy to był Nier Automata, gdzie ta muzyka aż, ona się bardzo delikatnie pojawiała w bardzo takich kluczowych momentach, nie wiem, jak się wchodziło do nowej planszy, to ona gdzieś tam, wiesz, przygrywała, nie wiem, ona była ściszona. Tak więc ja bym chciał na przykład więcej takich eksperymentów zobaczyć. W Battlefieldzie i Call of Duty wiemy, że tam bardzo stawia się na audio, na sound design. A no ze względu na to, że oni chcą jak najbardziej żeby były realne te dźwięki wyszczałów, tej broni palnej, można byłoby tutaj dalej wymieniać, ale wszyscy wiemy, czyli my z Pawłem na pewno wiemy, że chyba najlepszym przykładem ostatnich 5 lat dla mnie i chyba dla Pawła, Paweł, ty chyba przybierzesz mi piątkę, to jest The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wiedziałem, że to powiesz. To jest, i będziemy o niej dzisiaj na pewno mówić nie jeden raz. To jest najlepszy przykład, jak się powinno grać ciszą i jak powinna działać muzyka w grze, jeżeli chodzi produkcję z troszeczkę z takim, powiedzmy, z większym, no, taką pół sandboxowy tytuł to jest, tak? Bo to nie jest taki 100% sandboxowy. No ale Pawle, tak jak mówię, nie do końca się godzę z tym, że coraz więcej tych produkcji zwraca się uwagę, żeby więcej grać ciszą, ale jestem ciekaw twojej tezy, czy jakiejś, nie wiem, kontrpropozycji. Może inaczej zadałbym to pytanie. Rzeczywiście źle je trochę ułożyłem. Nie chodzi mi o to, że powstaje więcej gier, gdzie ta cisza coraz częściej występuje. Może inaczej. Są kompozytorzy świadomi tego, że warto czasami się zatrzymać i docenić to coś, co nazywa się ciszą. Że jest tych spokojniejszych momentów trochę więcej niż to było te 10-20 lat temu. Tak, mam przed oczami na przykład nie Life is Strange, przepraszam, The Last of Us na przykład. Tak, że masz niby ta gra gdzieś, ta gitara gdzieś tam przygrywa, ale mimo wszystko, jak przemierzasz te wszystkie budynki, te wszystkie pomieszczenia gdzieś w wyłączonym meczu i tak dalej, no tam tej muzyki w zasadzie prawie, że nie ma,
ona gdzieś rzeczywiście przegrywa bardzo delikatnie, ale mniej więcej między innymi skupiasz się przede wszystkim, to jest najważniejsze, skupiasz się przede wszystkim na sound designie, na dźwięku, tak żeby nie trafić na zarażonych. Ale właśnie mnie chodziło o to bardziej, że istnieją takie gry, istnieją tacy twórcy, którzy coraz częściej, no częściej to może też za dużo powiedziane, ale rzeczywiście zauważają ten ciszę, że czasami rzeczywiście warto nią zagrać, że czasami warto ją rzeczywiście wykorzystać, że ta przerwa dla ucha słuchacza jest naprawdę czasami potrzebna i warta. Ty wspomniałeś tutaj o obcym, o Alien Isolation, a mnie akurat przypomniał się pierwszy Metroid, o którym napisałem duży tekst na stronie na Agnieszka. Też bardzo dobry przykład, kolejny dobry przykład. Tak, bo nie przez przypadek, ponieważ Hirozaku Tanaka miał niełatwe zadanie, tak naprawdę. Musiał stworzyć coś oryginalnego, coś chwytliwego, ale jednocześnie miał bardzo duże ograniczenie. No, mimo wszystko 8-bitowy NES był bardzo ograniczoną konsolką. I zresztą wielokrotnie o tym mówiliśmy również w poprzednich odcinkach podcastu, zwłaszcza poświęconych 8-bitowcom, że no właśnie kompozytorzy mieli duże ograniczenia i musieli naprawdę się nagimnastykować, żeby stworzyć coś fajnego. I mieli małe pole do popisu, ale dzięki temu naprawdę mogli stworzyć wyjątkowe, niesamowite rzeczy. Tanaka, myślę, taką osobą właśnie jest, że wykorzystał te ograniczenia konsolki Nintendo i uczynił jej słabość, z jej słabości uczynił ogromną zaletę. Pozwolę sobie zacytować taką autopromocję tego mojego materiału, sobie zrobię i zacytuję sobie jeden fragment, jeśli mogę. Zwrócił na to uwagę Andrew Schartman w swojej książce Maestro Mario: How Nintendo Transformed Video Game Music into an Art. Największy wkład Tanaki w muzykę do gier ma paradoksalnie formę ciszy. Był prawdopodobnie pierwszym kompozytorem gier wideo, który podkreślił brak dźwięku w swojej muzyce. Partytura Tanaki to ucieleśnienie izolacji i nastrojowego efektu, który głęboko wnika w emocje. I to jest akurat prawda. Jak zagracie sobie w Metroid po raz pierwszy, okej, pomijając motyw główny, który znajduje się na pierwszym ekranie, rzeczywiście jest początkowa melodyjka, która jest taka no, trochę żołnierska, trochę taka zawiadiacka, że ho, ho, biegnie sobie jakiś człowieczek w zbroi i rozwala jakieś mutanty, ale im dalej w las, tym robi się coraz ciemniej, coraz mroczniej. Tej muzyki, ta muzyka istnieje, ale słychać ewidentnie, że Tanaka dużo wykorzystuje pauz. Tego, że w ogóle żaden kanał muzyczny nie jest aktywny na ten moment. Jest bardzo dużo pauz, półpauz, takich właśnie cichych dźwięków. Grają głównie takie dźwięki, które emitują, no nie wiem, odgłosy tych potworów, które atakują Samus i tak dalej, i tak dalej. No myślę, że to jest właśnie, tak jak Mariusz tu już podkreślił, jeden z najlepszych przykładów na to, jak można rzeczywiście wykorzystać dźwięk, żeby podkreślić tę izolację, to, że jesteśmy w kosmosie sami. No i później mamy oczywiście porównanie do Obcego z muzyką Jerry'ego Goldsmitha, no i opcja izolacja, które no, do dzisiaj mnie straszy i do dzisiaj nie mogę tak naprawdę nie grać. Dźwięki otoczenia. Dźwięki otoczenia są czasami muzyką gry. My wielokrotnie na Game Music o tym to powtarzaliśmy i będziemy powtarzać, że cisza w grach również też jest muzyką. To jest najważniejsze, ale również to, co Mariusz też powiedział na samym początku, wszystko zależy od game designu i od tego, jaka ta gra ma być, czym ma być i jak ma brzmieć. Przykładem, myślę, najlepszym jest Silent Hill, gdzie... Też miałem gdzie oczywiście dużą rolę odkrywają wizualia, tak? Czyli ta mgła, czyli tego, że jesteśmy niepewni tego, co się znajduje w tej mgle, ale przede wszystkim musicie nasłuchiwać tego, co was atakuje, co do was podlatuje, co słyszycie gdzieś tam w oddali, tak? Już samo to, że główny bohater stoi gdzieś na jakimś odludzi, na środku ulicy i słyszy w oddali jakieś
tajemnicze dźwięki, nie wiadomo skąd, jeszcze to radio trzaska. Właśnie, bo sorry, że ci znowu wchodzę, bo jak zaczynasz o Silent Hillu rozmawiać, to, znaczy mówić tutaj, to naprawdę trzeba bardzo mocno podkreślić rolę radia. Dokładnie. I to jest chyba też to, co dzisiaj chciałeś powiedzieć, porozmawiać ze mną i też, żeby nasi słuchacze, widzowie i słuchaczki usłyszały, to chodzi o brak muzyki, czyli pauzy i muzyka radiowa, tak? Ten słownik pojęć. Nie wiem, czy to tak chciałeś też jakby od razu tak W dużym skrócie o pauzie wspomniałem przy okazji Metroida. To znaczy, że między kolejnymi dźwiękami macie jakieś takie drobne przerwy, tak, żeby gracz miał chwilę czasu na to, żeby odetchnąć, to po pierwsze, a po drugie, żeby nasycić się trochę tą atmosferą, żeby nie był cały czas atakowany jakimiś różnymi dźwiękami, tylko rzeczywiście miał chwilkę na to, żeby się zorientować, że no, coś jest nie tak, gdzieś jest zagrożenie i jestem tym przytłoczony. Właśnie dlatego wspomniałem o Metroidzie. Przy okazji, pauza to nie jest przerwa między utworami, tylko pauza to jest przerwa w melodii, w danej melodii. A jeśli chodzi o tę muzykę radiową, no to właśnie Silent Hill jest najlepszym przykładem wykorzystania dźwięku z radia, czyli no cóż, sound design tutaj jest fantastyczny. Jeśli nigdy nie graliście Silent Hilla, no cóż, musicie, to jest mus. To, że to radyjko trzeszczy, i to samo w sobie jest niepokojące, tak? Na samym początku dostajecie taką, no cóż, wizualną instrukcję. Może też powiedz, dlaczego trzeszczy te rady, bo może niektórzy nigdy nie mieli okazji zagrać. Na samym początku Silent Hill główny bohater podchodzi do radyjka, który trzeszczy, nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak, i to trzeszczenie cały czas jest wzmacniane. Ono trzeszczy bardziej, bardziej, bardziej i nagle do kafejki, w której siedzi, buch, wlatuje jakieś stworzenie ze skrzydłami, nie wiadomo skąd. Kiedy ginie, to nagle to radio, no cóż, milknie. Czyli już dostajemy informację nie za pomocą jakiegoś okienka z instrukcją, nie za pomocą jakiegoś tekstu, nie wiadomo skąd, nie. Za pomocą samej gry dostajemy informację o tym, że to radio ma nas ostrzegać przed niebezpieczeństwem, które się do nas zbliża. Im bardziej będzie trzeszczeć, tym to niebezpieczeństwo jest bardzo, bardzo blisko. To jest... Tak, więc to chyba... To było... Sorry, że ci znowu przeszkadza, chyba mnie przez to znienawidzisz, ale chodzi mi też o to, że... Nie wiem, czy to była pierwsza jakaś taka pionerska rzecz, którą Konami, twórcy Silent Hilla, zrobili. Nie wiem, czy przypadkiem wcześniej w innych produkcjach tego nie było, ale nie umiem sobie przypomnieć, czy kiedykolwiek użyto podobnej techniki. Niemniej jednak, właśnie jak cały czas tutaj Paweł podkreśla, radio spełniało ogromną rolę w tej grze, bo ze względu na ograniczenia też graficzne, trzeba też śmiało powiedzieć, że chyba ta gra lepiej wyglądała niż Resident Evil 1. No bo tam było jednak, ta przestrzeń była zamknięta, a tutaj jednak poruszaliśmy się po ogromnym mieście. Wiadomo, że też ta mgła to też ze względu na te ograniczenia powstała. Ale radio jakby dało tą możliwość takiej, nawet nie tyle co interakcji, ale to, co już powiedzieliśmy wcześniej z Pawłem, że te odgłosy, te dźwięki radia, one nie trzeba było naprawdę jakiejś takiej naprawdę prostej jakiejś melodii stworzyć, która miałaby nas, nie wiem, przerażać, straszyć, bo prawda jest taka, że ta cisza i te radio, a szczególnie jak się było w szkole, gdzie te małe dzieci atakowały. Ta szkoła to było zło. Znaczy jakieś stworki, ja nie wiem, już nie pamiętam, nie chcę nawet już wchodzić tutaj w szczegóły, ale pamiętam, że no, było momentami ostro. I właśnie to jest jeden z takich bardzo dobrych przykładów, jak ciszą można zagrać. Ja się ciebie, Mario, ciebie zapytam, ale tak szczerze mi odpowiedz, czy wyobrażasz sobie chodzić tak po ulicach Silent Hill i żeby tak gdzieś w tle grała sobie jakaś muzyka
No nie, Szyciu. Wiesz, były takie momenty, kiedy, nie wiem, tam wychodzisz z jakiegoś jednego trybu, bo nie wiem, przed chwilą była wstawka i przez chwilę przygrywała jakaś muzyka, ale ona automatycznie gdzieś tam po kilku czy kilkudziesięciu sekundach ona była ściszana, wiesz, a później... Jak oglądasz jakieś horrory czy thrillery i wiesz, postać chodzi samotnie po jakiejś ulicy czy po czymś, mimo wszystko zawsze jakaś ta muzyka jest. To mogą być jakieś lekkie skrzypce, fortepian, cokolwiek, no ta muzyka jednak istnieje, jest. I to mnie trochę denerwuje. I tak. Wybija mnie to strasznie z rytmu. No zgadzam się z tobą. Ja jestem jednak zwolennikiem tego, co dokonano w Silent Hillu, przynajmniej w tych pierwszych dwóch odsłonach. No i też o wspomnianej wcześniej przez nas opcji izolacja, tak? To są naprawdę, jeżeli chodzi o horrory, no jeszcze ewentualnie można powiedzieć o produkcję Bluebird Team, czyli Liars of Fear i The Medium, to też tam starano się o to, żeby sound design odgrywał bardzo ważną rolę i to i odgrywa, szczególnie w tej najnowszej ich produkcji The Medium, gdzie muzyka Arka Rejkowskiego i Akiry Yamaoki no jakby pojawia się wtedy, kiedy jest tak naprawdę potrzebna, a nie wtedy, kiedy pojawia się, nie wiem, znikąd i nie tworzy jakiejś tam, powiedzmy, mapy takiej muzycznej, tylko ona pojawia się, kiedy jest potrzebna narracja poprzez muzykę, tak? Natomiast tej muzyki nie ma zbyt wiele w tej grze, a jest taki fajny balans, tak, pomiędzy tą sound designem i muzyką. To jest to, o czym właśnie też staramy się tutaj z Pawłem powiedzieć, że sądzę, że to są bardzo dobre praktyki i też, co ja już powiedziałem na samym początku, uważam, że tych praktyk jest mniej, a powinno być o wiele więcej, ale sami wszyscy wiemy, że to wszystko zawsze będzie zależało od gatunku. Dokładnie, gry. Wszystko zależy od gatunku, wszystko zależy od gry. Jeszcze wrócę na chwilę do radia, bo my mówiliśmy o urządzeniu, które jest pewnym elementem gameplayu, ale jeszcze chciałbym, Mariusz, z tobą pogadać o jeszcze jednej rzeczy, o jeszcze jednej funkcji, którą radio wypełnia. Mianowicie, mimo wszystko radio służy do słuchania muzyki. Było, nie było. Mhm. W tym wypadku najlepiej to radio spełnia swoją funkcję w serii Grand Theft Auto. Bo mimo wszystko, jeśli główni bohaterowie chodzą po ulicy i słyszą dźwięki otoczenia, dźwięki miasta, w którym żyją, w którym załatwiają swoje gangsterskie porachunki, jeśli chcieliście posłuchać jakiejkolwiek muzyki, no cóż, musieliście wsiąść do radia, włączyć radio, wsiąść do auta, włączyć radio i dopiero wtedy mogliście posłuchać muzyki. Ewentualnie mogliście również radio wyłączyć i po prostu jechać przed siebie i nie myśleć o niczym. Także w tej grze też ta cisza niby występuje, a muzyka jest jak gdyby no, takim dosyć przyjemnym dodatkiem tak naprawdę do jednego z elementów gameplayu. Mhm, mhm. No tak, ja się też zgadzam odnośnie, jeżeli chodzi o GTA, bo to nawet to jest soundtrack, no wiesz, jak mówimy na przykład o Vice City, czy tam San Andreas i o Trójce, pomijając Piątkę, no bo Piątka otrzymała, to by było pierwsza taka odsłona, która dostała pełnoprawną ścieżkę dźwiękową. Wiem, że GTA 4 też miał, ale jednak mimo wszystko ta Piątka pod wieloma względami, jeżeli chodzi o przygotowanie sound designu i tej muzyki licencyjnej i muzyki tej specjalnie skomponowanej, no to chyba najbardziej się wyróżniała na tle, choć są takie głosy, że jednak Vice City jest przez wszystkich uwielbiane ze względu na te wiadomo tematy z końca lat 80., z początka lat 90. No ale to co mówię, to są głosy już różne, kto lubi takie klimaty, no to wiadomo, będzie raczej wracał częściej do Vice City, ale jakby w pełni popieram, choć ja osobiście szczerze nie jestem fanem, bo próbowałem to w Cyberpunku 2077 i
Nie wiem. Bardzo doceniam kunszt Marcina Przybłowicza, który ogarnął te wszystkie radiostacje, bo to jest kawał dobrej roboty. Ale to nie jest dla mnie jednak mimo wszystko. Wolę chyba odgłosy tego miasta, otoczenia. No chyba, że potrzebujesz jakiegoś takiego zastrzyku adrenaliny, bo jedziesz na misję, gdzie musisz sprzątnąć jakiś gang, no to może sobie puszczę jakąś tam rockową muzykę, jak to robi Dwight w The Office, ale nie, sądzę, że ja wolę jednak te ambienty miasta, wczuć się bardziej, tak jak naprawdę w Blade Runnerze też ta muzyka taka była schowana i też kiedy była potrzebna, to się pojawiała. Mhm. Właśnie to jest najfajniejsze, że po prostu człowiek ma wybór, czyli jeśli chcesz posłuchać sobie muzyki, wsiąść do auta, pojedź na drugi koniec miasta, a jeśli nie chcesz, jeśli chcesz poczuć to miasto realnie, no to cóż, przespaceruj się. Ale właśnie, bo my wymieniliśmy już kilka takich gier, a może pogadalibyśmy o tym, generalnie o gatunkach gier, w których ta cisza jest nieskazana. No nie wiem, Mario, ty możesz się ze mną zgodzić, że raczej w grach typu horror, no raczej ta muzyka chyba nie jest aż tak istotna. Chyba najważniejsze są, no cóż, efekty wizualne, jeśli ktoś lubi jumpscary, albo jeśli ktoś gra w japońskie horrory, no to przede wszystkim tutaj dużą robotę robi sound design, patrz przykład Silent Hill, ale może tobie jeszcze przychodzą do głowy. Fatal Frame na przykład też, Sirens, również. Takie typowe no, japońskie produkcje, jeżeli dokładnie, chodzi o straszaki. Dokładnie, czyli no, moglibyśmy się zgodzić, że jeśli chodzi o horrory, kurczę, Death Space, rzeczywiście, Boże, przecież to też jest gra. No gra nie zapominajmy horror. O Death Space, zgadza się. Dokładnie, ale może tobie jeszcze przychodzą do głowy jakieś gatunki gier, w których ta cisza jednak jest potrzebna? A jej nie ma na przykład. Ja przed nagraniem dzisiejszego odcinka właśnie zastanawiałem się. Słuchaj, problemem sądzę, że jeszcze jest, problem jeszcze jest jeden, to znaczy, bo bardzo się zmieniają trochę gusta graczy. A szczególnie teraz wiadomo, że tych młodych graczy jest o wiele więcej. I powiedzmy sobie szczerze, ile osób grając we Frontnight słucha oryginalnej muzyki skomponowanej przez kompozytorów? A tam jest w ogóle powiem muzyka? Szczerze, i ja nie mówię teraz o streamie, teraz jeżeli ktoś streamuje to, bo wiadomo, to są prawa licencyjne, tam to różnie to wygląda i nie chciałbym, to może teraz na oddzielny odcinek, żebyśmy kiedyś może o tym porozmawiali z gośćmi. I ja mam takie wrażenie, że bardzo mało, że ktoś, mało kto, tak samo jak nie wiem, znaczy wyjątek, no to wiadomo, to są ostatnie dwie odsłony Duma, no tam to trzeba tą muzykę wpuścić na cały full. Musi być. Tak, muszą głośniki warczeć, tak więc sądzę, że czy nawet słuchawki mieć bardzo dobre, 5.1 najlepiej, czy tam Dolby Atmos, no to już w ogóle tak. Sądzę, że ja bym na przykład chciał więcej muzyki, na przykład, znaczy więcej muzyki, żeby mniej muzyki było właśnie w takich grach akcji, pokroju właśnie Call of Duty i Battlefield, żeby troszeczkę wrócono do takich, nie wiem, klasyków. Ja wiem, że ktoś powie, ale hola, hola. Proszę pana, no ale dzięki tej muzyce, no to nie wiem, dostajemy ten zastrzyk tej adrenaliny i no jeżeli jeszcze jest muzyka dobra, powiedzmy sobie szczerze, dostajemy ten zastrzyk adrenaliny, to wpompuje w nas takie powiedzmy no takie monumentalne uczucie, że chcemy walczyć i to pomaga nawet czasami. I teraz sobie jeszcze przypomniałem, w Sea of Thieves jest bardzo mało muzyki. Tam jest naprawdę bardzo mało muzyki.
Może nie tak, żeby ktoś pomyślał, że tam co 20 minut muzyki. Nie, jest dużo muzyki, ale ona też z kolei fajnie jest wpleciona w całą rozgrywkę, bo też się pojawia, kiedy jest potrzebna. Nie wiem, jak płyniemy statkiem, to jest ciekawostka. Jeżeli mamy, nie wiem, nasza załoga składa się z kilku graczy, to każdy gracz ma jakiś swój ulubiony instrument i można grać i dzięki temu tworzyć jakieś tam, powiedzmy, wspólne piosenki. Nawet jeżeli jesteście na czacie, to możecie szanty śpiewać. I pamiętam, że nie wiem, ja bym chciał jeszcze w Assassin's Creed mniej muzyki. To znaczy, wiem, że to jest takie dziwne, kurczę, dlaczego on chce tej mniej muzyki? No, chociażby z tego względu, że też Paweł powiedział na samym początku, że teraz muzyka zewsząd nas atakuje. Idziemy tam, muzyka nas atakuje, walczymy z kimś, muzyka nas atakuje. A właśnie to byłoby piękne uczucie, że tej muzyki jest mało i wręcz nawet wyczekujesz, że ona się pojawia w jakimś danym momencie. I wrócę do najlepszej mojej propozycji. The Legend of Zelda Breath of the Wild jest takim właśnie przykładem. Cały czas sound design gra bardzo ważną rolę, a muzyka się pojawia, kiedy no, potrzeba jest, tak, żeby podkreślić jakiś element fabularny. Dlatego ja uważam, że w tych takich gatunkach międzypokroju właśnie te gry akcji... Teraz pamiętam, że rozmawialiśmy w ostatnim odcinku Tomb Raider. Dlaczego tak dobrze pamiętamy muzykę z pierwszych trzech odsłon Tomb Raider z muzyką Nathana McCree? Bo tej muzyki jest tam bardzo mało. Tam jest raptem 15-20 minut muzyki, a wszystko to jest sound design. I popatrzcie, i pomijając to, że te utwory, jakie one by nie były, czy są dobre, czy są średnie, to je pamiętamy. I dlatego je pamiętamy, bo wręcz momentami wyczekujemy na tą muzykę. I ja na przykład chciałbym, żeby ten głód był zaspokajany poprzez to, że że jest mało tej muzyki, ale jak się już pojawi, no to w pełnej krasie jesteśmy zadowoleni. Dlatego naprawdę bym chciał w tych gatunkach wymienionych przed chwilą przeze mnie, chciałbym na przykład usłyszeć, wiadomo, że na przykład w grach platformowych pokroju Mario, że tam Sonic, no to jest moim zdaniem niewykonalne, żeby tam nie było muzyki, bo wiesz, fajnie, ty tam cały czas się dzieje, tam gdzieś skacze z jednego miejsca do drugiego, no i sobie teraz wyobraźmy taką sytuację, że muzyka jest ściszona, albo w ogóle to nie ma muzyki, tylko słyszymy pip, pomp, brrr, jakieś inne dźwięki sound design. No są takie momenty, gdzie jest ta muzyka potrzebna, czasami nie. Nawet Death Stranding jest takim dobrym przykładem, jak się walczy z niektórymi bossami. Owszem, są tam te utwory. Nie chcę tutaj za bardzo zdradzać, ale jest taka seria walk, gdzie muzyka dopiero się pojawia, kiedy przeciwnik do ciebie się zbliża. To jest też taka ciekawostka, że narasta napięcie i przez to jakby muzyka staje się bardziej dynamiczna, tak? Responsywna do działań gracza. Tak więc nie wiem, czy to jest odpowiedź na twoje pytanie, ale no ja to tak bym widział, mniej więcej w jakich grach bym chciał usłyszeć. Myślę, że to jest bardzo dobra odpowiedź. A ja bym... No cóż, w RTS-ach czy w grach typowo ekonomicznych no nie pozbędziemy się muzyki, ona jest tam tym nieodłącznym elementem. Tu platformówki też mówię, że no, nie pozbędziemy się tej muzyki tutaj. Gry akcji, no tutaj jest taki duży znak zapytania, no mimo wszystko no tak jak ja powiedziałem, ja w niektórych tytułach, jak na przykład Call of Duty, w ogóle nawet nie zwracam uwagi na to, że ta muzyka tam jest, mogłoby jej równie dobrze nie być, naprawdę nie robiłoby mi to wrażenia, chociaż z drugiej strony, tak jak wspomniałeś, jest Doom, który tam dobrze robi robotę. No od czego to wszystko zależy, no to jest temat na dłuższą rozmowę. Jeśli chodzi o to, gdzie ta cisza jest naprawdę wskazana, no to tak jak wspomniałem wcześniej, czyli gry z gatunku horror, gdzie dużą
rolę odgrywa przede wszystkim sound design, a na drugim miejscu jest oprawa graficzna. I drugi taki gatunek, o którym bym powiedział, to są takie, no nie wiem, czy można to nazwać gatunkiem, czy podgatunkiem, ale dobra, zaryzykuję i powiem, chodzi o taki gatunek gier chodzonych. Czyli jak Gone Home. Walking Simulator, Walking Simulator, dokładnie. Gone Home, Everybody Goes to the Rapture i tak dalej. W pewnym sensie The Legend of Zelda również wypełnia tę rolę, że chodzimy po wzgórzach, pagórkach, po łąkach, dolinach i w zasadzie jedynie co słyszymy, no to ten szumiący wiatr, te krople deszczu i to wszystko w rytm bardzo, ale to bardzo delikatnego fortepianu. Tam prawie go nie ma, ale naprawdę robi dużą robotę. I już kolejnym takim dobrym tytułem, który ty zresztą już wspomniałeś, to jest właśnie Death Stranding. To jest gra, w której muzyka pojawia się chyba tylko w kluczowych momentach, a tych kluczowych momentów w całej grze jest 5%, a przez pozostałe 95% tak naprawdę chodzisz po jakichś łąkach, po jakichś rzeczkach, po górach i no, jedyne co słyszysz, no to kroki wydawane przez Sama, który chodzi i no nie wiem, może jakiś kumpli, których znajdziesz przez przypadek na swojej drodze i tak dalej. Ta gra jest przede wszystkim stworzona pod sound design i myślę, że robię to fantastycznie. Ja w tę grę grałem i widzę po reakcjach moich znajomych, że oni się strasznie nudzili, że to jest symulator chodzenia, symulator kuriera. Boże, jakie to nudne. Ja się tu w ogóle nie wynudziłem. Mnie ta gra była ewidentnie potrzebna. I myślę, że dużą rolę właśnie zrobił tutaj i gameplay, i game design, i sound design pod tym kątem. No. Także. No nie, ja się moglibyśmy teraz rozmawiać i też nie chcemy nikogo zanudzać. O kim się źle zanudzać. No jak się, jeżeli was zanudziliśmy, to napiszcie to w komentarzu pod tym odcinkiem na YouTubie. Ja rozumiem, że niektórym się może to nie podobać, bo tam to nie jest typowa gra akcji, tej akcji tam nie jest mało, ale naprawdę, czy my potrzebujemy, żeby każda gra wymuszała od nas jakiś, nie wiem, tego, że musi się coś dziać, że musimy być atakowani z tamtej strony i że musimy mieć tą adrenalinę, że to ciśnienie musi być podwyższone, a nie możemy zagrać naprawdę w taką spokojną grę, która ma tylko czasami takie nieliczne elementy, ale bardziej stawia na tą interakcję z otoczeniem i z tym światem, no i też pod kątem fabularnym. Ale tak jak mówię, ja to w pełni rozumiem, dlaczego niektórym graczom się to nie spodobało i ja nikogo nie namawiam na siłę, żeby w to zagrał, bo naprawdę to jest bardzo specyficzny tytuł i bardzo oryginalny. To już tylko od was zależy, w jakie gry lubicie, więcej spędzać czasu, w jakich grach najlepiej chcecie, nie wiem, wejść w tą imersję. Ja sądzę, że Death Stranding no to jest też takim dobrym przykładem tej imersji, że jak się już wejdzie, to ciebie nie wypuszcza, zresztą jak pozostałe produkty chyba Kojimy wszystkie miały jednak ten taki pierwiastek. Nie chcę użyć słowa oryginalności, bo to troszeczkę to już jest strasznie utraciło moje zdanie moc te słowa, ta oryginalność. Co to znaczy w dzisiejszych czasach być oryginalny? Ja bym powiedział, że ona jest wyjątkowa w swoim gatunku, który Kojima specjalnie stworzył dla tego typu gry. I mam nadzieję, że może doczekamy się kiedyś kontynuacji, chociaż nie wiem, czy bym chciał kontynuację, powiem szczerze, bo co można byłoby jeszcze tam dopowiedzieć? Mariusz, tak szukałem takiego słowa, takich słów, jakim można by było podsumować ten temat. Długo szukałem, długo się nad tym zastanawiałem, naprawdę. Ci, którzy mnie nie znają, mogą, powiem to w ten sposób, jak piszę swoje teksty,
to zawsze mi idzie świetnie na początku, świetnie mi idzie środek, ale zawsze jestem do kitu, jeśli chodzi o szukanie jakiejś klamry, jakiegoś zakończenia. Ale myślę, że jeśli chodzi o ten temat, najlepsze byłoby zacytowanie Micka Gordona, czyli autora muzyki do Dooma, który mówił, że nie należy przesadzać z ilością muzyki. Że okej, fajnie, jeśli wam brzęczy w uszach, świetnie, ale też nie można popadać w jakąś skrajną, naprawdę skrajną przesadę, bo można, zaproszenie, zwymiotować. Z drugiej jednak strony, ja od siebie dodałbym to, że nie należy przesadzać właśnie w tę drugą stronę. Moim zdaniem należałoby trzeba balans znaleźć jakiś balans, znaleźć jakiś złoty środek. Moim zdaniem powinniśmy traktować ten dźwiękowy minimalizm, czyli tę ciszę, te półpauzy, te pauzy i tak dalej, jako taki osobny podgatunek w muzyce i taką właśnie okazję do tworzenia z jego pomocą nowych, unikalnych, emocjonalnych gier, które no, po prostu aż zasługują na to, żeby ta cisza była. Myślę, że idealnym takim przykładem jest niewspomniany przez nas i chyba troszkę zapomniany, ale no nie wiem, wybij mnie jeśli się mylę, jest Papers, Please, gdzie tej muzyki w ogóle nie ma. Tak naprawdę siedzisz w budce, klepiesz stempelki i to tyle. Ale no, mimo wszystko ta narracja do ciebie trafia, ta cisza, ta pustka tego kraju, w którym żyjesz, no po prostu cię aż cię wgniata fotel i nie możesz się podnieść. Także ta cisza jest czasami rzeczywiście potrzebna. To jest fakt. I no ale jakbyś... Za jej pomocą, Paweł, można coś fajnego zrobić. Paweł, ale jakbyś na przykład miał teraz naszym słuchaczom i widzom i słuchaczkom powiedzieć jeden tytuł, który jest idealnie takim wzorem do tego, jak powinno być zbalansowany to, ta cisza między ciszą a muzyką i sound designem. Jakbyś miał jeden tytuł taki powiedzieć teraz. Od razu proszę o odpowiedź. Raz, dwa, trzy. I odpowiedź to... Jeśli chodzi o takie nowsze tytuły, powiedziałbym, że The Last of Us. Mimo wszystko ten balans w moim odczuciu jest tam zachowany. Ten grę ogląda się jak naprawdę dobry film. Taki naprawdę dobry film, w którym zwraca się uwagę na to, co powinno się wybić na ten pierwszy plan. Takie moje na teraz, na już, na zaraz, na za 3 sekundy odpowiedź. Teraz, dokładnie. Teraz proszę pana, proszę teraz, od razu chcę. Czyli to byłby mój drugi typ. Mm-hmm. Mój pierwszy typ już na pewno wiesz i chyba osoby, które od samego początku nas słuchały i jakoś dotrwały do końca, to mój pierwszy typ to jest The Legend of Zelda Breath of the Wild. Mm-hmm. Moim zdaniem na chwilę obecną to jest... Ja wiem, że jest ten opcja izolacja, ja wiem, że jest Silent Hill, ja wiem, że jest Dead Space, ja to wszystko wiem, ale moim zdaniem The Legend of Zelda Breath of the Wild poszedł o jeden krok dalej. I dla mnie to jest najlepszy przykład tego, jak się powinno w dzisiejszych czasach takie przynajmniej podobne produkty, czyli sandboxowe, jak powinno wyglądać. No i też wiadomo, w jakich osadzonych klimatach, czy to jest fantasy, czy to jest science fiction. To jest najlepszy przykład tego, jak powinno być zbalansowana ta muzyka i ten dźwięki otoczenia, czyli ten cały sound design ambient. Tak więc moim przykładem byłby na pewno ta odsłona ostatnia. Właśnie taką konkluzją myślę, chyba najlepszą jest to, co właśnie powiedziałeś, że należy znaleźć ten balans, ten złoty środek właśnie między muzyką właśnie a sound designem, żeby nie przesadzać w jedną, w drugą stronę. Jest to cholernie ciężko i zdajemy sobie z tego sprawę, ale no cóż, kto nie ryzykuje, ten nie je. Mówiąc, ten nie słucha. Ten nie słucha. A my z Pawłem zachęcamy was, żebyście w komentarzach swoje przykłady wrzucili. Jeżeli, nie wiem, trafiliście przez naszą stronę, to w komentarzu pod wpisem, a jak słuchacie nas na YouTubie,
A jak nas nie słuchacie na YouTubie, to zapraszamy Was na YouTuba pod tym filmem. Wpiszcie w komentarzach, jakie są Waszym zdaniem takie najlepsze przykłady. No i czy też się zgadzacie z nami, bo jesteśmy bardzo ciekawi Waszych opinii z Pawłem. Dokładnie, to jest taki temat, który ciążył nad nami już od ładnych kilku lat i nareszcie mogliśmy się wygadać na ten temat. Pewnie jeszcze zdążymy do niego wrócić jak najbardziej i pewnie za jakiś tak, czas. Tak, z gośćmi może z kompozytorem i sound designerem albo inżynierem dźwięku możemy. Dokładnie, z miłą chęcią też. Dawajcie nam znać, dawajcie nam swoje przykłady, piszcie czy to w komentarzach, dajcie znać na naszym Discordzie, gdzie dużo rzeczy się dzieje, słuchajcie naszego podcastu. Gdzie naszego podcastu mają słuchać? No, szanowni słuchacze, szanowne słuchaczki i widzowie, praktycznie wszędzie, czyli Spotify, SoundCloud, YouTube, Apple Podcast, Google, RSS i mógłbym wymieniać w nieskończoność. Dokładnie. Macie pracę domową, macie słuchać podcast. Takie zalecenie ode mnie. Słuchajcie, to był 36. odcinek podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu GameMusic.pl. Z tej strony żegna Was Paweł Dębowski, a z drugiej strony... I taka cisza. Z tej strony kłania się serdecznie, jak zawsze, z uśmiechem na twarzy Mariusz Borkowski. Cześć. Do usłyszenia, do następnego odcinka. Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.